Hej, tutaj nieperfekcyjna Martynka. Witam Was w moim drugim filmie. Dzisiaj wyjątkowo nie będę poruszać drugiej, dalszej części historii mojej anoreksji, lecz chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak to się stało, że trafiłam do kliniki na Broniewskiego i jak w ogóle wygląda dzień w takiej klinice, jeśli chodzi o anoreksję czy też bulimię, bo traktowania są bardzo, bardzo podobne. A więc, jak już wspomniałam we wcześniejszym filmiku, do kliniki trafiłam z wagą 52 kg przy wzroście 1,89 m dokładnie. W mieszkaniu wynajmowanym, w którym znalazła mnie moja mama po telefonie mojej babci. Jak już tam dotarła, po prostu pomogła mi się spakować. Mieszkałam wtedy na czwartym piętrze, więc moje zejście o własnych siłach by graniczyło po prostu z cudem. Więc pomogła mi znieść walizkę. Z tego co pamiętam, nawet jak już stałam na dole, to nawet minuty nie wytrzymałam na stojąco. Musiała mi babcia, że z reguły, że tam nie było żadnej ławeczki, babcia mi oparła walizkę o murek i pomogła mi usiąść na tej owej walizce, żebym po prostu dotrwała, dopóki taksówka nie przyjedzie i nie zawiezie mnie do kliniki. Gdy już przyjechała taksówka, oczywiście od razu zawieźli mnie tam do kliniki na izbie przyjęć. Miałam wcześniej skierowanie, ale odwlekałam to, bo miałam tyle spraw. Miałam 7 dni na to, żeby znaleźć nową współlokatorkę, żeby nie wywalili z mieszkania. Tłumaczyłam sobie, że dam radę, że przecież wytrzymam. To tylko przecież, że wytrzymam do tego 15 września, no bo przecież to tylko 7 dni, żeby znaleźć współlokatorkę, podpisać umowę. Bo moja obecna współlokatorka już się wyprowadzała, no wyprowadziła się już w lipcu, ale nie zamierzała tam wracać. No i odwlekałam, mimo że moja waga zbliżyła się coraz bliżej 50 kg, to odwlekałam to. Ale zanim doszło do mojego przyjazdu do kliniki, babcia musiała mnie właśnie bardzo nakłaniać, abym zgodziła się, żeby mama przyjechała. No bo jak wiecie, pewnie z poprzedniego filmiku byliśmy bardzo pokłócone. Nie odzywaliśmy się do siebie. No, niespełna rok, bardzo długo. No, dobra, przechodząc do sedna. Gdy już dotarliśmy do kliniki na izbę przyjęć, ja tam usiadłam, wiadomo, zgłoszenie, skierowanie, oczekiwanie. Gdy już w końcu lekarz psychiatra na izbie przyjęć mnie przyniósł, przyjął, stwierdził, że nie mogą mnie przyjąć do kliniki. Wiedzą, że potrzebuję pilnie pomocy i że chcę podjąć walkę o anoreksję.
że chcę wyjść z tej choroby, ale mój stan fizyczny jest na tyle zły, że nie mogą mnie przyjąć, bo po prostu nie dam rady tam nawet dotrzeć. Dlatego też skierowali mnie na SOR szpitala Arkońskiego. Jak to tam chyba pół kilometra w dół się szło jakoś. No po prostu nawodnienie. Przeszłam tam różne badania krwi, badania moczu. Kroplówki nawadniające, kroplówki z glukozą. I dopiero gdzieś koło 20 godziny wróciłam na izbę przyjęć psychiatryczną, gdzie lekarka spisała wszystkie potrzebne dokumenty i zostałam koło godziny 21. To był 2000 chyba 19 czy 18. Wiecie, nie, chyba 18 roku, bo pierwszy raz na przymusowe leczenie anoreksji trafiłam po 8 miesiącach od rozpoczęcia diety, czyli w grudniu 2017 roku, ale wtedy w ogóle nie przejmowałam się, nie chciałam się leczyć. No i trafiłam tam, tak właśnie, 7 września 2018 roku. Co zrobiłam takie notatki, co to ja tam, jak wam chciałam to opowiedzieć. No więc zostałam przyjęta na oddział. Oczywiście tuż przed pójściem na oddział zostałam zważona, tylko w piżamie. A teraz chciałabym przejść do tego, jak wyglądał tam dzień u takich osób typowo z anoreksją czy z bulimią. No więc tak, pobudka była zazwyczaj tak, jakoś o 7 rano. Przychodziła to nie była pielęgniarka, to były opiekunki. Były tam opiekunki, czyli takie jakby pielęgniarki, które nie mają tytułu pielęgniarki, ale pomagają starszym osobom tam ścielić łóżko, ubrać się, pilnowały, żebyśmy piły. No i one przychodziły i tuż przed wizytą i no i pomagało pościelić łóżko, czy mówiły, żeby pościelić łóżko. Ja w pierwszych dniach to po prostu mnie sadzały gdzieś na jakimś boku, na krześle i ścieliły mi to łóżko, bo ja ledwo po prostu no nie miałam wtedy jeszcze siły robić jakiekolwiek czynności. Potem była wizyta i na wizycie wchodziła cała elita do sali i każdy, jak na przykład u nas na sali była czwórka, ja byłam, inna Marta po próbie samobójczej była, była taka starsza pani, może nie aż tak starsza, no około 60. No i jeszcze łóżko było jednowolne, ale potem dorzucili nam też taką dziewczynę z depresją. Ogólnie trafiłam na oddział CD. Oddział podzielony jest na dół i na górę. Dół to jest oddział, to był oddział zamknięty, którym na którym przebywały takie przypadki gorsze. No i
Wszyscy na początku z reguły trafiają na oddział dolny, na ten oddział C lub w przypadku oddziału AB na oddział A. Oddział górny, czyli na przykład oddział D lub oddział w tym drugim pawilonie B, to jest już dla takich osób, które idą tam tak jakby za dobre sprawowanie. Mogą mieć laptopa, jest tam terapia grupowa, mogą wychodzić samodzielnie na spacery. W naszym przypadku na oddziale dolnym tak tego nie było. No, a wracając do wątku. Po wizyta wyglądało to, że w przypadku naszej czwórki trzy osoby wychodziły z sali i lekarze podchodzili do tej jednej osoby. Ona zostawała w sali i przeprowadzali z nim takie jakby, no takie pytanie standardowe psychiatry na wizycie, że co tam u pani, jak się pani czuje? Czy wszystko w porządku? Potem sprawdzali, co tam mają zapisane w karcie, raporty z poprzedniego dnia. No i taka to wizyta. Mówili, jeśli poprzedniego dnia miała być podjęta jakaś decyzja, no to mówili o tym, że na przykład, o, pani na przykład idzie na górę, albo pani zachowanie nie było odpowiednie i niestety pani zostaje, lub ma pani cofnięte odwiedziny, czy inne takie przywileje. Potem były tortury. Tortury, czyli tak śniadanie. U nas u narektyczek, według oczywiście kontraktu terapeutycznego, który mieliśmy, każda miała inny, ale zazwyczaj podobna była sytuacja, że po osiągnięciu pierwszej progowej wagi był na przykład, dostawaliśmy telefon. Oczywiście telefon nie mógł mieć ani aparatu, taki stary grat stacjonarny. No, więc kiepsko. Następnie można było mieć tak. Spacer. A pamiętam, u mnie przy przekroczeniu 57 kg mogłam mieć odwiedziny z rodziną, czyli po przytyciu ponad 6 kg. No. Posiłki, według mnie tortury, posiłki były tak, że było śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Każdy posiłek jedliśmy pod nadzorem w dyżurce pielęgniarek, żeby nie miał szans na oszustwo, schowanie kawałka kanapki w kieszeni, chociaż czasami mi się to udawało. No i gdzieś tak, 9 było śniadanie, 11 było drugie śniadanie, to albo jedliśmy właśnie w tej dżurce pielęgniarek tak, w dyżurce pielęgniarek te drugie śniadanie i podwieczorek, ale czasami jak im się po prostu nie chciało nas pilnować, bo było nas dwie, ja jedna anorektyczka i druga Agnieszka. No i jak się pielęgniarką nie chciało nas pilnować, bo miało pewnie inne zadania czy coś takiego, no to po prostu nasze pokoje były pod tak zwaną czerwoną kropką, czyli tak zwanym nadzorem. Moje łóżko było perfidnie usytuowane pod okienkiem przy dyżurce pielęgniarek, więc jak pielęgniarki chciały sprawdzić
czy zjedliśmy, albo czy po posiłku nie ulatniamy się do kibla, czy nie obsesyjnie ćwiczymy, choć mi się, przyznam szczerze, kilka razy udało robić brzuszki. To się nazywa obsesja. Z reguły na śniadanie, drugie śniadanie, pod wieczorek i kolację było to samo. Czyli dwie kromki chleba z margaryną. Nie mylcie tego z masłem, no bo w takim szpitalu masła byście nie dostali. Zresztą w jakimkolwiek szpitalu, myślę. No i była jakaś szynka albo żółty, tłusty ser. No. Obiady składały się z dwóch dań. Zupa, no i na przykład ziemniaki, kotlet, sos i surówka. Albo na przykład raz, pamiętam, mieliśmy makaron z twarogiem i śmietaną. No i do tego jakaś tam była zupa. No i po każdym posiłku obowiązywała nas po to półtora godzinna leżanka. Czy tak zwane zawiązanie się sedełka. Nie wolno nam było ruszyć się z łóżka. Trzeba było leżeć albo siedzieć. Półtorej godziny w łóżku. Pamiętam po kilku dniach pielęgniarki zarąbały mi książkę, którą se przyniosłam. To była tak, książka Marty Motyl Kochana, którą z całego serca Wam polecam. Ona opowiada o historii dziewczyny chorej na anoreksję. Studentce Akademii Sztuk Pięknych, z tego co pamiętam, ASP. Nie pamiętam w jakim mieście, ale bardzo fajna, bardzo wciągająca książka, ale gdy pielęgniarki tylko ogarnęły, że to jest temat zaburzeń odżywiania, od razu mi ją zarąbały. No więc było krucho. No, po takim każdym posiłku właśnie ta półtorej godziny leżanki. Czasami udawało mi się właśnie potajemnie ćwiczyć. Czasami, ale nie zawsze oczywiście. Za każdym razem, kiedy mnie przyłapali na ćwiczeniach, no to na pewno byłam już opisana ładnie tu w raporcie. No. Nie wolno nam było wychodzić na spacery żadne, a codziennie, każdego ranka, 6 rano zazwyczaj to była, 6 rano byłyśmy budzone na typowe odsiusianie napojów z nocy, potem na wagę w samych leginsach i biustonoszu. Nawet koszulkę czy sweterek musiałam zdjąć, bo to dodatkowe dekagramy. I tak codziennie rano byłam ważona. I z tym kontraktem to nie było tak, że na przykład osiągnęłam 56 kilo i mam odwiedziny. Nie. Ta waga musiała się utrzymać lub podwyższyć przez jeszcze 2 razy, czyli 3 razy musiałam mieć taką samą wagę lub wyższą w kontrakcie, żeby przywilej telefonu czy odwiedzin trwał dalej. Dobra. Jeśli chodzi o traktowanie. Jeśli bym miała porównywać szpital Zdroje w Szczecinie do tej kliniki psychiatrii na Broniewskiego, to traktowanie pacjenta jest o wiele lepsze na Broniewskiego. Na Zdrojach mają, brzydko powiem, wyjebane. No, nic ich nie obchodzi. Pamiętam, jak na Zdrojach też tam kilka razy bywałam.
z przyczyn depresji i miałam po prostu kilka dni z rzędu biegunkę, zwijałam się z bólu, to nasiliły mi się objawy mojej choroby leśniewskiego Crohna. To jest taki zespół jelitowo-żołądkowy, gdzie jak zjesz jakąś konkretną potrawę z konkretnym swoim składnikiem, głównie smażone lub z błonnikiem, od razu masz skręty kiszek, więc ból okropny. Pamiętam, że tam po prostu jedniarce się nie chciało wkuwać, to rozcięła kroplówkę, wlała mi to do kubka i kazała to pić. Masakra, nikomu tego nie życzę. Na Broniewskiego nie było czegoś takiego. Te opiekunki pilnowały, czy nie piję. No, ile wypijam, to wszystko zapisywały i pilnowały mnie. Wiadomo, miałam też chwilowe ataki złości, miałam tego wszystkiego dość. Nie chciałam już jeść, chciałam znowu być chuda. Zwłaszcza kiedy widziałam po przytyciu pierwszych 2-3 kg, że staje się jedną wielką, okropną kulką. Przynajmniej tak to w głowie mi się widziało. Oczywiście oprócz posiłków dostawałam tam również nutri-drinki. Agnieszce, tej drugiej anorektyczce, groziła sonda, bo robiła jej w Karola przez dobry miesiąc. Co zjadła, to ciągłym chodzeniem po korytarzu następnego dnia. Schudłam, dajmy na to, że przytyła jednego dnia 2 kg, to następnego dnia kilogram schudła. I tak przez cały miesiąc. Aż oni się wkurzyli i ją wywalili, bo robiła ich dosłownie w Karola. Jak ja się dowiedziałam, że mogę też dostać sondę, no to się strasznie przestraszyłam. Ale w ostateczności tej sondy nie dostałam. Wlepili mi olanzapinę, czyli taki lek, po którym miałam napady obżarstwa niekontrolowane, po którym jak tylko mi się udawało, to wymiotowałam, a oni tego nie kontrolowali zbytnio. Co ja tutaj mam jeszcze? O czym bym chciałam wam opowiedzieć? W kontrakcie terapeutycznym mówiłam. No to w sumie by było na tyle. No. Następny filmik będę też chciała opowiedzieć, czy dalszą część walki mojej anoreksji, jak to było po powrocie z Broniewskiego. Ale to dopiero w następnym filmiku. Jeśli podobał się wam ten filmik, to zasubskrybujcie albo dajcie łapkę w górę. No i tym akcentem kończymy. Do zobaczenia.